Dzień dobry, witamy was serdecznie w nowej serii z gotowania na naszym kanale i są to... Uświętowani! I powiem, na czym polega ta seria, jakby o co tutaj będzie chodziło. Przygotowujemy stół i dania świąteczne, przygotowujemy taką jakby wieczerzę. Ale to nie musi być wigilijna, ale świąteczna kolacja. O. Trochę ma to vibe ugotowanych, ponieważ musimy przygotować przystawkę, danie główne oraz deser. I mamy tutaj budżet akurat 500 zł. Lecimy do sklepu. Okej, ja zdecydowałam, że na danie główne robię pieczone udka kaczki z pomarańczami, z żurawiną i rozmarynem i do tego pióre ziemniaczane. Patek. Ja robię oczywiście deser, jako że jestem zwycięzcą pieczonych, to chcę zrobić coś fajnego, co mi się kojarzy ze świętami. Jest to ciasto korzenne, ale marchewkowe. Ja wygrałam ugotowanych, ty wygrałeś udeserowanych. O, Faustine, nie mają szans. Nie mają szans. Ulalalala. Przystawka to wiecie, mógł być pieroch. Tak. Ale nie, my wybraliśmy łazanki. A oprócz tego będzie do popicia grzaniec. O. Grzany. O, Grzaniec. O tam? Jest to zawiód kozacki. Wow, ej, kozacki, masz miód, Faustine. A może lepiej tego nie zrobię. A wiesz, czemu go nie kupimy? Migos jest za drogi. Ciemny cukier nie potrzeba, bo mamy. No przecier. Jajajajajaj. Są przyprawy. Pewnie przylewy. Dobra, wiecie co, muszę zadzwonić do mamy, bo ja nie wiem, ja tutaj... To nie. Nie na moją głowę dzisiaj. Ja bym nie radziła ci kaczki robić od podstaw, bo może wam nie wyjść. Ale mamo, to jest oszukiwanie chyba. Nie wiem, czy to jest oszukiwanie, ale kaczki się nie podejmuj. Dobrze, to będzie nasza słodka tajemnica, nikt się nie dowie. A powiedz, filet czy nogi z kaczki? Bo są... Jeden to jest filet. Dobrze, okej, dobrze, poradzimy sobie. Kocham cię, dziękuję. Nie znalazłem magii, więc wziąłem sos sojowy, bo to działa na tej samej zasadzie. Nie. Słone. Tak? A wiesz, że na pewno jest magii, tylko po prostu jesteśmy ślepi. Nie. Nie ma magii? Nie ma. Ale Bartek, jesteś pewien, że nie ma magii? Tak. A pytałeś panią o magię? Tak. Powiedziała, że nie ma magii? Tak. A jak znajdę? To będzie magia. O nie, to może być magia, to może być magia, to może być magia. Musimy stąd iść. Okej, to jest... wszyscy magicy i po prostu wykupili. Tak, i wykupili wszystko, bo oni właśnie w ten sposób robią sztuczki magiczne. Skończyliśmy zakupy, więc idziemy po dekoracje świąteczne z Bartkiem. O, to będzie pachniało bogactwem. Chodź, wanila, ale jakaś dziwna. Wanila. Poduszki to nie, chyba że dla Hani, żeby miała wyżej, żeby się nie uwaliła i widziała co je. Mamy blachy, no to już mam wszystko. Słone, puknąłem. Biorę sobie fartuszek i biorę rękawice do kompletu, żebyśmy ciasto wyciągnąć. Bardzo fajne. Ej, dzisiejsze zakupy to jest jeden wielki impuls buy. Bardzo mi się to podoba. Patrz, jaka popielniczka. Dobrze, widzowie, w takim razie my idziemy z Bartkiem szukać obrusu i widzimy się już później, prawdopodobnie w domu. Słuchajcie, widzowie, dzień dobry, witamy was w naszej kuchni. Staram się mówić teraz głośno, żeby się trochę rozbudzić, ponieważ jesteśmy tak przydupieni. Reszta rzeźniaków nagrywają inne odcinki, a my jesteśmy teamem chorych, zmęczonych ludzi. Zakatarzonych. Tak, właśnie, patrzcie, jakie fartuszki sobie kupiliśmy jeszcze. A co ja tu mam napisane? Joy and peace. To jestem ja w dwóch słowach. Tak, zaczynamy od ciasta. To są nasze formy na ciasto. Opa. No i nasz barszcz się podgrzał. Oczywiście, że tak, do tego wyjmy nam kubeczki. Mniej więcej porówno. Mało. O. Dobry, dobry, ale myślę, że może mocno nas tutaj rozgrzać, ale to dobrze, bo nie będziemy mieli kataru. Co jest najważniejsze w kuchni? Jeśli by was obudzi ktoś w środku nocy i mówi, co jest najważniejsze w kuchni w gotowaniu? To odpowiadasz. Trzymanie się przepisu. Trzymanie się przepisu. Tyle. Myślicie, że ktoś napisał książkę kucharską, albo wymyślił to wszystko, wymęczył się 100 lat, żeby wymyślić jeden taki przepis, a ty sobie powiesz, ja wiem lepiej, sypnę, bo mi się tyle wyda, ale wiesz co, ty pomyśl przez chwilę. Ktoś się lepiej zna niż ty i po prostu odpuść sobie, dobra? Więc po prostu się trzymamy przepisu. Robimy to, co każą i zawsze wyjdzie ci dobrze. Mówię, żeby się trzymali przepisu, a nie robili na oko. Nie, trzeba na oko robić. A co się dzieje? Ale to jest do upieczenia! Tak, więc od razu mamy do upieczenia! Tak, ale wiesz co jest lepsze? Żeby oni nie wiedzieli, to potem z tych tacek się przełoży na tą drugą, przez razu jest to 200 gramów? Kurde, dużo cukru. No trudno. Słodkie i tłuste! Dokładnie jak ja. O, nieprawda, nie jesteś taka słodka. O, żart to był żart. Jesteś bardzo słodziutka i nie zgadzam się z tą drugą częścią. 200 gramów? Czy on dobrze, czy on się nie pieprznął? Ale tu cukru jest nadupione w tym cieście.
One teaspoon of ginger. Ginger. This is one teaspoon, nie? To będzie one teaspoon. Tyle będzie ki. Ogólnie to ciasto będzie mega kaloryczne. Mocno, mocno. Żeby mi kipa nie skapnęła tutaj do środka. Lalalala. Strasznie dużo cukru i tłuszczu. Ale to dobrze. 250 gramów na pewno miało być? Tak, mi się wydaje. Tak, tyle miało być. Trzeba być pewnym w życiu, nawet jeśli nie ma się pewności. Nie wygląda to stabilnie. O cholera! Nie no, masa się Lalalala. Kompletnie nie mam pojęcia, ile wleję. Ciasto warte będzie. Mamy zrobione ciasto. A nie dawałeś tego papieru na spód? Nie mamy. Mamy. Nie ma tam Fausty. Mordo, mamy six pack. Robimy bez. Ale to nic się nie wydarzy? Nie wiem. Zaczęliśmy od deseru, który już tam się robi. Teraz proponuję przejść do robienia łazanek. Łazany. O, jak sra. Och. Nagle tutaj myślałam, że potrzeba 400 gram kapusty kiszonej. A ile? Wiesz? 250. A nie, ty to co? Tak, no. Jest 520, ty to gdzie ja spojrzałem? Ej, ale to mi banie zryło. Ja spojrzałem na to i patrzę, no 250. Zamieniłeś. A tu 520. Ja może mam jakąś gorączkę albo coś. Jak mi jest to... Fajne! Ej, tylko tego teraz będę używał. Ej, ogólnie mało też właśnie z widzów wie, ale Dom Jazzy to tak naprawdę jeden wielki dźwięk z TikToka. Jakby co chwilę słychać, jak komuś odwala i śpiewa jakieś różnego rodzaju dźwięki z TikToka właśnie. Ja chciałem tutaj dać boczku, żeby było dużo smaku takiego właśnie zboczonego. Boczku po prostu. Nie no, boczek zawsze daje inny taki, że aż się będą trzęsły. O, wszystko się będzie. Głównie puma. Duchowe to jest, naprawdę. Jeszcze już obrałem dwa ziemniaki. Nice. Robimy teścik, zobaczyć, czy to już będzie to. Teoretycznie jest już git, ale bardzo dobrze, szczerze powiedziawszy, to wygląda. Jestem zadowolony. A ja w ogóle, widzowie, przez ten czas już wstawiłam makaron i teraz, słuchajcie, odcedzam trochę kapustkę naszą, żeby miała jak najmniej wody. I zaraz ją dodam do tego boczku. Mamy to, lecimy, uwaga. Wow. Ej, Fausty, to wygląda idealnie. Tu to jest takie mięsiste i takie... Soczyste, juicy. Soczyste, juicy jest. Bo! Teraz patrz na to. Wrzucam tu z powrotem. No, i wdupiasz teraz tego. I teraz tak, ba, to... dokładnie to robię. Łaza! Śmyki. Ale fajne. Wygląda identycznie! No to słuchajcie, nadszedł ten czas, że trzeba to ciasto troszkę przytrymować, bo nie jest równe. A przy okazji zerkniemy do środka. Patrzcie, tu jest zero jakiegokolwiek zakalca. To jest tak idealne. Ej, szczerze, to ciasto jest popierdzielenie dobre. Troszkę tak sobie to. I teraz zasada ogólnie odnośnie tego ciasta jest taka, że zapomniałem, aha, pamiętam, że nie rozprowadzamy tej masy całkowicie do krawędzi. Chcemy jakby zostawić taki delikatny margines. Damy tutaj, o, proszę bardzo, piękna sprawa. Kurde, ale jestem z siebie zadowolony, że to tak wyszło z siebie i z Fausty oczywiście. Posypać tymi orzeszkami. Fajne, co? Mm-hmm. Kozackie, co? Mm-hmm. Ono jest naprawdę wilgotne jak... Och, już nie będę porównań rzucał jakiś, ale jest bardzo, bardzo... no, jest turbo dobre. O Jezus. Yes! Ej, ale faktycznie taki cały dzień gotowania jest strasznie, ale to strasznie nużący. A powiedz, co mają powiedzieć nasze mamy, które spędzają w dniu świąt pół dnia w kuchni, pół wieczoru. Tak, no dlatego warto tam pomagać babci i mamie, jak tam robią, czy kto gotuje, bo może tata gotuje u was na przykład, nie wiem. Właśnie, dajcie znać, jak u was wyglądają święta. Jesteśmy ciekawi, czy bardzo się różnią od naszych gdzieś tam tradycji. I kto do was przychodzi? Gwiazdor? Gwiazdka?
Czy dzieciątko? Właśnie, wiem, do mnie przychodzili rodzice na przykład. Przechodzę do robienia kaczki. Moja mama właśnie doradziła mi, żebyśmy kupili z Bartkiem już na wpół ugotowaną. Ale mieszam to trochę z przepisem, który wcześniej chciałam wykorzystać. I zrobię sos pomarańczowy, czyli taki właśnie jak chciałam wcześniej. Alright. Co jest? Widzieliście to? Marzy! What the hell? Widzicie, co się właśnie wydarzyło? Nagle odpaliła się kuchenka w momencie, w którym położyłam na nią kaczkę. Mega dziwne to było. Jedna noga jest na dwie osoby. Ja wolę dwie nogi na jedną. Co? Nic. No dobra, a propos krojenia. Biorę sobie nożyczki i idę po gałązki. Patrzymy, optymalnie to jest trochę za długie. Trzeba ciachnąć tutaj, po prostu. Łapiemy i o. Patrzcie, tu same spadły. Więc sami bierzemy to, co spadło, bo to jakby natura nam sama to podrzuciła. Też za długie, po prostu ja pomagam. Teraz będzie lepiej rosła jeszcze. A to w ogóle ciekawie wygląda. Próbujmy to teraz rozłożyć jakoś ładnie na stole. Ale widzicie, po co płacić za ozdoby? Jak można sobie je pozyskać? Prawdziwe, jakie piękne. O, jakie to? Zadłubić tu? Yes. Jezu, już widzę, jak Bartek to robi. To jest typowo babska robota, ale Bartek, musisz... Zrobię, tylko se na razie walę grypeksa, co by se tam nie umrzeć. Widziałeś to? Co się stało, Bartek? Tle i toki bubble z nosa mi leci taki ten. Widzowie, będziecie to widzieć w slow motion, jeśli to się nagrało. Wydaje mi się, że się mogło nagrać. Cyk. Co ma się nie udać w dupę jeża? Ale wstążeczki ty, ładne. I'm proud of us. A teraz robimy tak. Leję. Wstawiam do piekarniczka. Okej. Okay. O, ale mi się leje z nosa też. Uważaj, żeby nie przesalić tej kaczki. I za 12 minut będę lała właśnie kaczuchy tym masłem z miodem i dorzucała do nich pomarańcze. Pięknie wygląda. Dzisiaj jesteśmy szefami z Bartkiem totalnie. Kurde, ty to polejesz. Leję tym miodziem. O, to się skarmelizuje. A mi to imponuje. Ale to będzie do... Pamiętam, jak na początku dzisiejszego odcinka powiedziałem, że wszystko należy robić z przepisu i tak dalej. Tymczasem robię całkowicie tak bardzo freestyluję ten przepis, że bardziej się chyba nie da. O, dupę, słone ziemniaki. Cholera, cholera, zostawiliśmy ziemniaki. Ale to nic. Znaczy, no, picia dużo trzeba dać na stół i będzie git. Ponoć jak się coś przesoli, to można włożyć ziemniaka, żeby wyciągnął sól. Ciekawe, co się robi, jak się przesoli, kurde, ziemniaki. Oj, oj. Co się stało? O nie, trzeba chyba zjeść. Cholerka, poświęcę się. Oh, oh yes. Dobra, i myślę, że już widzimy się przy kolacji. Come all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Jesteście gotowi na pierwsze świąteczne jedzonko w tym roku? Jest zawsze gotowe, coś chciałam. No to proszę otworzyć oczy. Tak. I witamy was na pierwszej kolacji świątecznej. Ale się wyrósł mój to kawaler. Ale ten kolczyk znoszę, to ci nie potrzebne. Macie tutaj herbatkę zimową, wodę oraz grzaniec. I to podgrzewam. Dobra, a ja w międzyczasie wam tutaj już zarzucę przystawą, tak? Leje. Ogólnie grzańca już nie ma w tym momencie, skończy. Dobra, słuchajcie kochani, pierwsza potrawa, jest to przystawka. Łazanki zrobiliśmy, czajcie to. To jest w ogóle danie, które ja ostatni raz jadłem w podstawówce. Czy kojarzycie łazanki? Gucia u nas jest, tak, z makaronem i na słoiko. Tak, z serem, u nas też jest makaron, ogólnie są takie, tylko to łazanki, to są po prostu makaron z kapustą, z mięskami. Niezły coś nowego po prostu dla mnie. W ogóle przepięknie pachnie tymi rzeczami, tak od razu jest świąteczny klimacik. A właśnie u was tak tłusto mięsne jest bardzo na świętach? Nie. Ale jakby nie jest aż tak tłusto, my gdzieś tam dbamy o nim. Nawet w święta. Wiem, akurat tym razem sam to zauważyłem, ale zaśmiałem się tak.
Jak Skalmar. Ogólnie widzę, że na stole jest żurawina. Nie mogę się doczekać, do czego jest ta żurawina, bo uwielbiam. Do drwala. Kochani widzowie, my tutaj pijemy grzańca. Dlatego, bo to takie rzeczywiście kojarzy się ze świętami, z tym pierwszym dniem świąt, bardzo tak zimowo. Grzańca bez alkoholu. Ja właśnie nie dojem, bo chcę mieć miejsce na dalsze. Ja opaliłem całe. Nie dojem tego? Dobrze, dobrze. Na to, żeby mieć miejsce na resztę. Ale kompletnie wiesz, nawet jakbyś ci się chciał wymiotować, to po prostu mów. Powiedzcie, czy chcecie, żebyśmy wymienili wam widelce? Mi nie trzeba, jeżeli Bartek Kubicki go obliże. Ulalala, to bardzo chętnie, mogę go nawet wytrzeć w pośladki. Ty się Chrystus rodzi, pisze list do elementu na świat przyszło. Nie znam tekstu. Czy mogę zrezygnować z dzisiejszego odcinka jeszcze? Co jest za późno? Ej, jeżeli ja tam właśnie widzę kaczkę, to I'm in love, bo kaczka to jest moje ulubione mięso, serio. Wiecie, na coś czeka Gengar? Na taki wielki kawał lodu, który trzeba rozwalić. Serio? Chodźcie, rozwalmy lód. Co to jest Gengar? Co tu jest? Dawaj to! Ale się boi tego lodu. Ale lód straszny, ja cieszę. Ojej! 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 Tylko najgorzej, że tu... chodźcie, chodźcie. No i bepo. Dotknąłem, widziałeś to sam, że dotknąłem. Ale czemu dotknąłeś tego z tyłu, nie no tego? No bo... Dobra, Gengar, czekaj. Dzięki. Fajne. This is for my male audience. Chodźcie jedno. Do środka, dzieci, pierwsza gwiazdka już jest. Zapraszamy do środka, chodźcie, już jest pierwsza gwiazdka. Chodźcie, ty też. Po kolację. Ej, co nie ma? Po pierwszej gwiazdce przecież. Nie ma właśnie, co to za skał? Że Mikołaj nie przyszedł. Kaczka trochę przewidziała. Jest to kaczka, ale trochę inna, bo jest z pomarańczą oraz lodem. Jakieś coś smacznego. A wy jecie tak z chrzanem? Ja uwielbiam z chrzanem. Nie, nigdy się nie jadłem. To jest czosnek? Uuu, to jest dobre. Zobacz, jak się odchodzi od kości delikatnie. To jest z czym? Pan z dobra. Dobra jest ta kaczka. Nie, ona jest perfekcyjna. Aj tam, wy jesteście. Słuchajcie, to jedzenie to nic, gdyby nie to, że wy tu jesteście, to by po prostu to wszystko tak nie smakowało. Tak? No dokładnie, no nie. Przeważnie jak jest kaczka, to moja mama zawsze do kaczki daje to pire chrzanowe, nie? Przynajmniej w ostatnim czasie, bo kiedyś tego nie robiłam. No głównie do kaczki. Ja miałam właśnie powiedzieć, że zawsze twoja mama ci inspiruje cię. Inspiruje cię. Pozdrawiamy mamę Fausti. Dobrze gotuję i bardzo lubię. Ej, a powiedzcie mi, jak... W każdym świątecznym stole rodzinnym trzeba porozmawiać o polityce. No, to czas na deser chyba w takim razie. Bardzo doceniam... Przepięknie, no, dekoracje. Właśnie i a powiedz mi, skąd takie macie? Podeszliście i zapytaliście się, czy możecie za darmo, czy kupiliście? Nie, zabraliście. Czy ukradliście z drzewa na przykład? To jest obrót. Korzystamy z hodowli własnej. Dobre natury. Ej, tylko proszę, niech nikt nie zrywa tej wielkiej, tajemniczej szyszki, która robi. Nie, broń Boże! Ej, ale ona faktycznie... Słuchajcie, mamy jednego takiego iglaka przy wejściu na ogród i ma jedną szyszkę, jedną big szyszkę. To jest małe drzewo ogólnie i ta szyszka wygląda jak sowa. Nie urywamy szyszki. Ale tak, ty ją urwiesz. Fakt zawiązany. Ale przez przypadek jak piłką kopniesz? Nie! Dlatego właśnie zrobiłam tak. Ja też. Sorry. Jeżeli nie widzieliście tej szyszki, to bijacie do mnie na Instagram, to wstawię zdjęcie. Wstawiam już kiedyś. I na moje imię stawię selfie z tym. A ja wstawię zdjęcie, jak Bartek wstawię zdjęcie, ja Wika sobie robi z nim selfie. Śliczne serwetki, kamerek. Naszym daniem ostatnim jest to, uwaga, jest to ciasto marchewkowe z przyprawami piernikowymi. Czyli to jest piernik marchewkowy. Jest! Nie ma za bardzo! Tak jest! O, przepraszam, przestraszyłem. Cicho, nałóż, bo to będzie petarda. O, słuchajcie, teraz załóżcie sobie, nie wiem, żeby się nie zesrać po prostu ze smaku. Wszystko jest robione własnoręcznie, wszystko jest samodzielnie, wszystko! A kto tadł? Fausti. O Boże. Ej, mam tego już przytulić. Tak pyszne. To jest cud świąt. Najlepszy ciasto marchewko, jak jadłem w życiu. Jakie to jest dobre! Boże, nie boję, żeby było. Ej! Dziękujemy bardzo. To są pierwsze owacje gotowane na ciasto. A to dopiero pierwszy odcinek uświętowany, więc jeżeli chcecie zobaczyć resztę odcinku, to subskrybujcie.
cię kanał. Patrzcie, Patryk chyba najedzony. A nie skończył. Duże te kawałki ciasta. Siedzi mi tu. Mamy nadzieję, że wam się podobało i że wszystko smakowało, tak że lubicie oceniać. Untouchable, untouchable. To się nagrywa? Tak, a, to ja mogę mówić. Nie wiem czemu, ale przeżarłem się. Ale tak się przeżarłem, że walczę z ciałem teraz. Kochani, jaka to była pyszna kolacja świąteczna. Było przepyszne jedzonko, fajne były napoje, były fajne dekoracje, była bardzo fajna atmosfera. Nie podoba mi się to, że poprzeczka jest tak wysoko postawiona już na samym początku. Co było na pierwsze danie? Lasagne. Lasagne były bardzo dobre. W ogóle łazanki mi się tak nie kojarzą ze świętami w ogóle, ale tutaj brakowało mi grzybów, więc myślę, że łazanki oceniłabym na 8 punktów. Łazanki mnie zaskoczyły, bo jakby u nas nie je się w takiej formie, u nas je się kutie na słodko. I szczerze mówiąc, ta wersja tego makaronu z makiem na słodko dużo bardziej mi gdzieś tam pasuje, bardziej ją znam. No ogólnie to nie są moje smaki, makaron z kiełbasą i z kapustą, więc temu bym dała tak 7. Danie główne, tutaj kaczka była top, mięsko odchodziło od kości, no naprawdę była przepyszna. Brakowało mi jakiejś takiej sałatki, czegoś innego oprócz mięsa i oprócz ziemniaków, żeby było coś, nie wiem, coś sałatkowego. Myślę, że za tą sałateczkę odejmę tylko pół punkta i tutaj mamy 9,5. Kaczka była bardzo dobra, aczkolwiek, nie wiem, no miałem wrażenie, że trochę ziemniaczki były przesolone. Kaczka była dla mnie totalnie 10 i tak samo to ciasto było niesamowite. Ono było po prostu tak genialne, więc dla mnie tutaj też za to ciasto dyszka. No i teraz deser. Tutaj nie muszę nic mówić. Fantastyczny, niebanalny, twórczy, idealny. Ciasto? Nie chcę o nim myśleć, bo się żeżykam przez to, że jestem tak najedzony, ale było bardzo dobre. Ocenię bezpiecznie, żeby była możliwość ocenienia kogoś na troszeczkę wyżej, jakby jak na przykład coś jeszcze mnie bardziej zaskoczy. Za tak dobre ciasto marchewkowe dodam jeszcze dodatkowe punkty. Nie mogę dać dychy, to są pierwsi u... Jak to się nazywa? Pierwsi uświętowani, więc nie wiem jak reszcie pójdzie, dlatego bezpiecznie dam 9. Moja ostateczna ocena 9. 8,5. 9. Napiszcie serduszko w komentarzu dla Bausti. Bausti, proszę bardzo, Bausti. Mamy nadzieję, widzowie, że ten odcinek wam się podobał, że też wprowadziliśmy was w taki świąteczny mód. Także widzimy się jutro o godzinie 17. Do zobaczonka, trzymajcie się.